Siema mordy i wariaty, witamy was po znacznej przerwie na budowie. Z od razu z samego początku info, co tutaj się zadziało. Tak więc zobaczcie, wieńce od góry zaczynając są już rozebrane. Wjechał komin, który już majster wam pokazał. I teraz możemy przystąpić do tworzenia ścian. Jesteśmy u majstra w salonie, tu będzie jego kuchnia, tam będzie jego spiżarnia. Już widzicie, że pierwsze bloczki powjeżdżały. Tu będzie komin i tu będzie kącik, w którym będzie u pana majstra co? Kominek? I krematorium na te wiewiórki. Kominek i tutaj będzie stała choinka, byle się ta choinka od kominka nie spaliła. Tak więc słuchajcie, idąc dalej, mamy już rozkład głównych pomieszczeń u pana majstra. Tak więc zaczynając od wejścia, to jest wiatrołap. Dalej łazienka. Zobaczcie, że różowymi mazaczkami pan majster już sobie tutaj porobił miejsca, gdzie będą ubikatory i takie inne rzeczy. Tu taka jakaś wanna, tu jakiś prysznic. Tak więc no, sami przyznacie, niedużych rozmiarów kibelek, ale on będzie miał dwa, nie? Dalej, tam będzie biuro pana majstra. Chodź, chodź, chodź tutaj, chodź tutaj. Tutaj, coś wam pokażę. Patrzcie na kunszt, jaki mój brat jest murarzem. Siedzi, siedzi, piony trzymają, więc widać, że uczył się z YouTube'a, a chodźcie, popatrzcie, co zrobił tutaj. Panie, to pan tak śpie. Także to jest tak zwana ściana popisu dla tynkarza. Tynkarz będzie musiał się wykazać nie lada cierpliwością, żeby ten temat naprawić, ponieważ szafy tu ma nie być. Choć ja chciałem, żeby tu była szafa. Tak więc zobaczcie, tak wygląda ściana, która została umurowana z bloczków 24 przeciętych na pół. A ale, nie ma bidy! Ale pion jest. Nie? Pion jest. Nie ma bidy, pokaż. Zależy cię przyłożyć. Pokaż! No coś tam, jakoś, ty, libelka się trzyma, nie? Ale po drugiej stronie jest igła, tak więc słuchajcie, tu na tej robocie jest pełny odzysk, zostało półtorej palety bloczków 24, majster to tnie na pół, no i po prostu tynkarz przyjdzie i zapłacze, nie? Ale tylko jedna ściana. Także... I pierwsza warstwa, która idzie w syropie. Tak, i pierwsza warstwa też jest umurowana, tak więc macie już tutaj jakiś obraz tego, jak ten dom będzie wyglądał, bo generalnie oprócz tego, co tu już widzicie, czyli wygenerowane trzy pokoje, łazienka, wiatrołap, tam salon z wiatrołapem, to jest jeszcze tam będzie z ze spiżarnią, to tam za ścianą będzie jeszcze kotłownia z łazienką, ale ta łazienka zostanie wygenerowana później w technologii suchej zabudowy, żeby nie było nudno. No i w zasadzie tak to na chwilę obecną wygląda, a w dniu dzisiejszym, w końcu, chyba pierwszy raz na naszym kanale, jak się uda oczywiście, jak się uda, zostanie wymurowany komin systemowy i wy zobaczycie, jak mniej więcej to wygląda. Co prawda komin systemowy nie jest żadną wentylacją, tylko to jest jeden pustak tak zwany z wkładem ceramicznym, z rurą 200 dymową i ociepliną. Ale zasada murowania jest ta sama, tak więc jeśli jesteście ciekawi, jak to zrobić, to zapraszamy. No nie, to do wieńca. A, do wieńca. Także na dwie części rozbijemy ten odcinek. I zapraszam was bliżej, jak możecie zobaczyć, już żeśmy zaczęli. Dlaczego żeśmy zaczęli wcześniej? Dlatego, że musieliśmy w pierwszej kolejności osadzić nasz cokół, czyli tak zwany fundament komina. Jest to jeden z naszych pustaków. Pustaki mają wymiar 36 na 36 na pół metra. I w pierwszej kolejności ustawiamy sobie papę bądź jakąś folię. Potem wypoziomujemy sobie pierwszy pustak i zalewamy go do pełna. Czekamy, aż stężeje. W międzyczasie też sobie zrobiliśmy obraz kotłowni. Jak możecie zobaczyć, komin będzie stanowił część naszej ściany. Tutaj ta ściana w przyszłości będzie wykonana w technologii zabudowanej, ponieważ tutaj będzie zabudowany kominek, a na resztę będzie przyklejona płyta w systemie M-System bądź stelażowej. I teraz tak, w następnym pustaku musimy sobie umieścić
Odskraplacz. Co to jest odskraplacz? To jest taka misa, na której spoczywają nam wszystkie elementy ceramiczne, które idą w górę. I w momencie, kiedy kondensat ze spalanego paliwa by się zbierał, spływa sobie do tej czary i tutaj jest taki otwór, którym ten kondensat możemy sobie odprowadzić. W momencie, kiedy to byłby kondensat na przykład z gazu i tego płynu byłoby dużo, warto byłoby sobie przygotować w tym miejscu jakąś rurę kanalizacyjną, żeby to sobie ładnie nam spływało. Natomiast to będzie kominek okazjonalny, nie będzie tu tak mocno palone, więc tej rury tu nie będzie. Także w tym miejscu montujemy sobie odskraplacz. Musicie sobie ustalić, z której strony będziecie mieli wlot do kominka, żeby ustalić, z której strony też będziecie mieli swoją wyczystkę. U mnie to będzie wyglądało tak, że wlot do kominka będzie od strony salonu, natomiast wyczystka i odskraplacz będzie od strony kotłowni, żeby nie było go po pierwsze widać i żeby można było elegancko sobie potem wyczyścić w razie konieczności. Także zacznijmy wyrysowywać. Tak naprawdę w zależności od tego, jaki będziecie mieli komin, jakiej firmy, musicie sobie zobaczyć na instrukcję obsługi, bo producent tutaj wam już tak naprawdę daje gotowca, co i jak macie robić. Tak więc zobaczcie, podpunkt po podpunkcie po prostu musimy sobie zaplanować kolejne ruchy i wiemy już, jak będziemy wycinać i ile. Zauważcie, mamy podane, na którym garze wyciąć, co wyciąć, ewentualnie pod naszą wyczystkę, pod skropliny. Tak więc słuchajcie, wiem, film instruktażowy, ale tak naprawdę pod swój komin sprawdzajcie wymiary, wysokości odnośnie tego, co będziecie mieli w instrukcji. Warto dodać, że kominy są z keramzytobetonu, są strasznie krzywe, tak więc znalezienie pionów na każdej stronie tego komina będzie bardzo ciężkie. Ważne, żebyście chociaż na jednej stronie, na przykład od tej, jak tu będzie ściana, na tym pilnowali waszego pionu, no i powiedzmy na tej stronie w miarę się trzymali, żeby te piony były. Albo na bokach. Pamiętajcie, że komin też nie może być na stałe sklejony z murem, odstawiamy go sobie, no najlepiej tak gdzieś przynajmniej ze 2 cm od boku i generalnie później wiele błędów jest popełnianych, u nas w domu też jest popełnione, że tych kominów nie powinniśmy sklejać na stałe z murem, na przykład podczas tynkowania, no to tutaj dobrze by było dać jakąś warstwę delatacyjną, na przykład styropian 2, ale to wtedy widzę, że tu już jest za mało miejsca, albo po prostu taki komin no tak tynkować, żeby nie był na stałe połączony z tą ścianą. Później chodzi o to, że te ściany mogą pękać, zwłaszcza jeśli komin jest wysoko wysunięty ponad dach i wiatr wtedy bardzo nim buja, tak więc no taka podpowiedź. Otwór przygotowany, zaprawa murarska i musimy sobie normalnie to umurować jak zwykły bloczek. Czyli producent podaje, że ta zaprawa powinna być około 0,5 cm, natomiast no nie oszukujmy się, nie jest to jakiś super idealny materiał. Te gary są krzywe, więc podejrzewam, że od centymetra do półtora na bank tutaj wejdzie. I tylko pamiętajcie, że jak będziecie sobie ustawiać tego bloczka, to żeby tą zaprawę, która tam z tyłu przy ścianie wypłynie, żeby sobie jakimś patykiem zebrać, żeby ta dylatacja była, żeby nie trzeba było tego łączyć, znaczy żeby to się nie połączyło. Jak pracuję z keramzytem, to zawsze gumowy młotek, bo mocniej uderzycie w to zwykłym metalowym, to może pęknąć, a
gary są wyliczone na styk. Także uważamy, co robimy. Jak nasz bloczek siedzi, to co żeśmy wycięli, czyli 8 cm, musimy uzupełnić sobie zaprawą, tudzież betonem, żeby było na czym obsadzić skraplacz. W innych systemach kominowych, które żeśmy murowali, skraplacz obsadzało się na cokole i na drugi dzień już można było sobie ładnie murować. Tutaj będziemy musieli chwilę poczekać, aż to wszystko sobie ściągnie. W następnym kroku, kiedy nam zaprawa już stężała, a minęło dobrych kilka chwil, jeden płat wełny przecinamy sobie na pół i wkładamy tak, żeby oparł się o nasz odskraplacz. Czyli coś takiego. One są cięte na wymiar, więc elegancko sobie dojdą do siebie. Jak możecie zobaczyć, na tym kielichu się oparło i tworzy nam szczelne połączenie. Teraz musimy sobie rozrobić naszą zaprawę kwasoodporną. Instrukcja jest zawsze na tym opakowaniu. Ważne, żeby nie była za sucha i ważne, żeby nadmiar naszych klejonych elementów, znaczy nadmiar naszego kleju, zbierać, żeby nie pozostawały w kominie takie wypustki, na których mógłby się osadzać dym, brud, sadza i tak dalej. Tutaj musimy sobie to wszystko przetrzeć. Generalnie jak kleicie te elementy ceramiczne, to dobrze jest je zwilżyć wodą, bo ceramika też szybko ciągnie wodę i odprowadza tą wodę zarobową z kleju, a chodzi o to, żeby to połączenie było szczelne i pewne. Teraz tak. Zawsze piórem w dół, tak żeby nam się to wszystko na tych naszych krawędziach opierało. Tutaj nakładamy na samym początku trochę w środku i trochę na zewnątrz tego naszego kleju. Można byłoby użyć pistoletu do mas gotowych, ale można też użyć szpachelki. Też sobie dobrze z tym poradzi. I tutaj, tak jak mówię, nie żałujmy tego towaru. Zawsze nadmiar sobie wytrzymy gąbką. A lepiej dać więcej niż mniej. Czego nie można powiedzieć o soli w kiełbasie? Po włożeniu można sobie przekręcić lekko ten komin. Wtedy wiadomo, że ten klej sobie ładnie wypłynie. No i tutaj od frontu ustawiamy sobie go względem, żeby było prosto. Jak pierwszy etap mamy za sobą, to pierwsza strona instrukcji posłuży nam jako zabezpieczenie od skraplacza, żeby nam te spady, które miałyby wchodzić do środka, nie brudziły skraplacza, tylko spadały na papierek. Także następny element to jest wycięcie drzwiczek rewizyjnych do wyczystki i wycinając te nasze gary, uwzględnijcie, żeby tutaj co najmniej 7 mm do centymetra zostawić przerwy między tą ceramiką, żeby to się nie stykało, bo wiadomo jak to pracuje, żeby nie było potem żadnych pęknięć. Wycinając otwór, uwzględnijcie,
ten centymetr bądź półtora centymetra zaprawy, żeby nie wyszło tak, że wytniecie na wymiar, a potem się wam zrobi tu taka szpara, bo nie doliczyliście zaprawy. Także zawsze tą zaprawę sobie dodajcie i dopiero potem mierzcie. Mierzcie dwa razy, tnijcie tylko raz, bo potem powrotu nie ma. Biorę zaprawę i obmurowuję. Z racji tego, że te gary mogą was niejednokrotnie oszukać, bo one naprawdę są krzywe strasznie i możecie tutaj gdzieś łapać, wiecie, starać się, to jest troszeczkę prostszy sposób. Już ktoś kiedyś wpadł na coś takiego przy murowaniu ścian z dwunastek i wykorzystując do tego łaty. Powiem, że sposób taki średni, lepiej to do poziomicy stawiać, tym bardziej, że ten materiał jest bardzo, bardzo równy. Zresztą widzieliście nam na ścianie. Natomiast tu możemy sobie pomóc, instalując właśnie tak samo, taką łatę. No my mamy akurat łatę równą, wiecie, to nie jest żadna łata drewniana, tak więc to będzie jeszcze równiejsze. I teraz, jak już mamy pion wystawiony do góry, bo to jest istotne, bo to będzie komin w ścianie. W ogóle odcinek będzie się nazywał jak wymurować idealnie prosty komin w ścianie. To możemy sobie tym właśnie pomóc. I teraz, dostawiając sobie kolejny gar, tego po prostu będziemy dopychać równo do tego, do tej ściany. Tu będziemy mieli pion. I nawet jeśli on tutaj gdzieś będzie bokiem, wiecie, bo wylewka będzie wam odpychać albo będzie się gdzieś bujał, to wiecie, że on i tak będzie szedł idealnie w pionie. Ważne potem, żebyśmy łapali tutaj pion, żeby komin nam za bardzo nie odchylał się od ściany, albo co gorsza, nie nachylał się na ścianę, bo te 2 cm luzu powinniśmy zachować. Tak więc zobaczymy, czy to w ogóle się sprawdzi. Teraz jak robicie sobie zaprawę na wasz komin, to wiedzcie, że zawsze coś tam do środka wpadnie. Nie ma takiej możliwości, żeby nie wpadło. I generalnie taką rzeczą, którą warto, żeby stosować, zresztą w instrukcjach obsługi w większości jest już to napisane. Słuchajcie, najpierw jak postawicie sobie gar, tutaj akurat jest inna sytuacja, bo mamy wyczystkę, ona jest dłuższa, ale następne gary będą mniej więcej w wysokości w połowie, znaczy wkłady kominowe będą w połowie gara. I jak włożycie sobie następny gar, to zanim włożycie wkład kominowy ceramiczny, obłóżcie sobie go wełną. I wtedy ten wkład ceramiczny, on się po prostu wam wsunie. Natomiast jeśli byście chcieli robić tak, że najpierw wsadzicie sobie wkład kominowy, potem będziecie upychać wełnę, to się strasznie będziecie z tym mordować, bo to jest chropowate od wewnątrz. I on będzie po prostu wam tarcie robił straszne z tą wełną i będzie się deformować i tak dalej. Tak więc dopóki nie macie wkładu kominowego, ułóżcie wełnę, a potem wejdzie jak przysłowiowa dłoń w rękawiczkę. A przy takim garze, jak tutaj Magister wyciął, zobaczcie, że trzeba być bardzo delikatnym, bo mamy tak naprawdę tutaj, nie wiem, ze 2, może 3 cm od góry luzu na garku i on może nam pęknąć. Najprościej w świecie mówiąc, bo generalnie keramzyt ciężki, nie tak jak beton, ale bardzo kruchy. Tak więc trzeba to wziąć pod uwagę. No i tak jak majster mówił, po to robicie tą zaprawę 2 cm, a nie jak pół centymetra w instrukcji obsługi, żeby mógł gdzieś osiąść. No i wycięcia pod wyczystkę, tak samo z uwzględnieniem waszej 2-centymetrowej fugi, żeby górna część waszej wyczystki, ta ceramika, nie stykała się z kominem, bo będzie prężyć i będzie potem pękać. Tak więc tyle. No i teraz to już w zasadzie jest, wiecie, prosta piłka, bo lecimy do góry, aż dojdziemy do trójnika na spaliny.
teraz, moi drodzy, taki protip od pana majstra, który to gdzieś podpatrzył w internecie. Gdzie ty to żeś widział? U starych majstrów, jak taką ceramikę nakładać zaprawę. Zwykle każdy bierze szpachelkę, no i wiecie, i szpachelką se dłubie dookoła. Trwa to długo, zawsze tak robiliśmy, ale jest prostszy sposób. Patrzcie, urabiacie to zaprawę taką w większym wiaderku, tak żeby wam ta ceramika weszła. I patrzcie, co się dzieje. Maczamy, miziamy i już, tu mam akurat mało, już mi się nie chce tego dorabiać, ale słuchajcie, zobaczcie, to działa, Albercik, to działa. Dobra, no i patrzcie, i teraz możemy to wsadzać, tu, jak jest brudne, to nieważne, bo to idzie w wełnę. Od drugiej strony smarujecie tą wełną, znaczy przepraszam, gąbką suchą, czyli tak samo robicie jak przy szpachelce, a jak szybciej. Tak więc łapeczka w górę dla pana majstra pod tym filmem za to, że wielu z was przyspieszyliśmy pracę. Jak oceniasz pracę i czy łaty zdał egzamin? Praca poszła łatwo, sprawnie i przyjemnie w bardzo doborowym towarzystwie. Komin jest wymurowany, majster jest niski, więc jemu taki wystarczy. Dzisiaj kończymy murowanie, trzeba jeszcze tylko założyć czapkę i będzie git. A tak na poważnie to no nie murujemy dalej, dopiero po wiązarach będziemy murować jeszcze 11 garów do góry, czyli jeszcze nie zrobiliśmy połowy, bo tutaj jest 10 i jeszcze 11. Łaty zdały egzamin, bardzo łatwo się murowało, szybko, trzeba było tylko pion trzymać z dwóch stron. I tyle. Bardzo mi się podobała robota chłopaków, ja to tylko kręciłam i ewentualnie coś podawałam, ale naprawdę jestem z nich dumna. Kolejna praca na budowie została wykonana. W połowie albo w połowie, ale została. A teraz sprzątamy i bierzemy się za kolejny etap, czyli murowanie ścian działowych. Do zobaczenia. A jeszcze tak na sam koniec. Majster na górze zastosował folię, żeby osłonić przed deszczem nasz komin, a tutaj Łukasz jeszcze wysypuje z pomiędzy dylatacji między ścianą a kominem to, co tam wpadło z zaprawy, ale tak naprawdę już wszystko jest git. Nie dam rady nagrać tego. Może będzie widać. Widzicie? Jest dylatacja między kominem a ścianą. Do następnego.